bezkarność sędziów. Tak, o tym dzisiaj. To jest straszne rzeczy. To, co wy przeżywacie, to, co tego, te, no, takie mafijne. I tych mafiozów nic nie robią. Oni chodzą sobie normalnie. Chodzą cały czas. Jeżeli u nas... Ale pan na przykład przez ten układ zamknięty, przepraszam, tyle stracił. A te straty moralne, a straty zdrowotne, prawda? Tego nikt tego nie policzy. Nikt tego nie policzy. No i nic. I tym, co to zrobili, nic się nie stało. Oni awansowali. Tak, kiedy ci prokuratorzy, ci... Tak, naczelnik Urzędu Skarbowego poszedł na emeryturę, jeszcze dostał Krzyż Zasługi od prezydenta Kwaśniewskiego. Bo to się zaczęło jeszcze za SLD, za czasów prezydenta Kwaśniewskiego. No, a reszta awansowała. Stary ormowiec, donosiciel, dostaje medal jeden. A to na Kaszubach. Na Kaszubach ma brązowy medal za wybitne zasługi w donoszeniu, potem srebrny w czasie stanu budowania relacji na poczet komunistycznego aparatu. A teraz po różnych układach możliwych próbuje być związany z Piłsudczykami, żeby cokolwiek... A później z PiS-em, a później jeszcze... Na burmistrza pójdzie. Nie, on na burmistrza nie pójdzie, bo on by musiał mieć odpowiadać. On jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu od kilkunastu lat powiatu kartuskiego, tak? No, więc to jest osoba, czyli która... powinna być jeszcze dezupakizacja. Dekomunizacja. Dekomunizacja powinna być już dawno. My jako stowarzyszenie Niemcy będziemy zrobili występować. To. Czesi to zrobili, prawda? Dokładnie. Inni. No. I dlatego się rozwijają Niemcy i Czesi lepiej niż Polacy. A gdy my teraz chcemy do nich dążyć, chcemy być przodownikiem w europejskich strukturach państwowych, no to nam się skraca drogę, tak? Nawet taki śniadek, który nie do końca wie, co robi, robi na ich dyktando. Bo jeżeli zdeklarował się, że niedziele mają być wolne, to w obliczu lojalności swoich wyborców, którzy go wybrali, powinien te niedziele walczyć, żeby był, a nie, że opowiada o rzeczy, które nie trzymają się ani ładu, ani składu, że co druga. No ale to tak samo ci posłowie w tych komisjach głosowali za tym, że była co druga. I z PiS-u. No powinni się rozliczyć przed wyborcami za to. No oczywiście, że tak. Także nie patrzmy, że wszystko jest dobre. I nie przytakujmy, bo przytakujemy złu. My nie występujemy przeciwko komuś, ale występujemy w obronie pewnych zasad. Zasady trzeba zachować. To są prawa normalne, naturalne, a nie tak. Ale powiem ojcu, zasady wpajali nam rodzice i nauczyciele, jak dorastaliśmy. I była etyka, było poszanowanie bliźniego, było poszanowanie starszego, było niemożliwości robienia krzywdy bliźniemu, znajomemu, sąsiadowi i obcemu, a dzisiaj oni żyją, pastwią się tym, że jak najwięcej skrzywdzą, jak najwięcej zdobędą czyjegoś majątku, to oni tym bardziej są szczęśliwi, bo oni za to nie są rozliczani. A ja słyszałem, że nawet, przepraszam, tak słyszałem, czy to jest prawda, że niektórzy to się tak układają. To niezależnie od tego, to jest takie układy ponadpartyjne. Ale to... razem trzymają, takie ponadpartyjne. I dlaczego to mówię? Ludzie, patrzcie w waszym terenie i nie narzekajcie, tylko się organizujcie. Dla dobra i nie dajcie się oszukać. Organizujcie się. Nasz naród jest jak lawa. Jak to jest dalej z wierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i 100 lat nie wygaśnie, to było tak do rynku. Więc plujmy na tą skorupę i jak wepchnijmy ją do głębi, czy coś takiego. Także ta lawa, ten, ja nie pamiętam dokładnie, poeta to mówi bardzo pięknie. No i trzeba tą lawę rozpalać, wychowywać ludzi, następne sumienia, pokolenia i tak dalej. Także dobrze, że... A to nazywać to po imieniu i nie bać się. Nie bać się. Na obecnych czasach jest tak, że rządzący chcą bardzo dużo zmienić na dobre. I tylko determinacja i działanie w tym kierunku jest szansą na to, że to się zmieni. No tak, ale zdziwienie największe jest to, że szef jest dobry, nie znaczy, że jego gdzieś tam współpracownicy są. Że jeżeli w tych ministerstwach, ile jest piątej kolumny? Dokładnie. A w terenie? A w terenie to jest 12 kolumna teraz jest. No. Ile lat, tyle można powiedzieć, że mniej więcej kolumn jest. Rządzenia bezprawia i układu. I właśnie dlatego sumienia. Katolik musi mieć sumienie.
Pana Boga się bać, a ludzi wstydzić. Ale mamy posła Śniadka, który jedzie na Jasną Górę, spotyka się ze związkowcami, ze solidarnościowcami, tak? I następnie w Sejmie występuje i mówi, że co druga niedziela ma być wolna. No to on oszukuje tych ludzi, których był na Jasnej Górze. Niech on siedzi w Gdyni, układa się z różnymi ludźmi. A może na Jasnej Górze byli tylko tacy, co tak chcą? No myślę, że wątpliwe, nie? Bo to patrząc na to też często nie, ja jestem tym zbulwersowany, bardzo rozczarowany. Nigdy nie przypuszczałem, że tak, no bo to coś zobowiązuje. Życzę bezpieczeństwa, bo jak tak robicie, to jeszcze nie wiadomo, że wam krzywdy nie zrobi. Miejmy nadzieję, że Matka Boska nad nami czuwa i że nie da nam zrobić. Ja nie mam nadziei, ja już mam pewność, że czuwa. Ja jestem pewien i tego, tak. Ale rozum trzeba używać, też nie kusić. Prawda? Każdy z nas i Grzesiu, i ja przeszliśmy trochę tak zwanej gehenny życiowej przez to, że mówimy to, co widzimy i staramy się mówić, że to, co jest złe, jest złe. I nie wstydzimy się tego, więc pewnie dlatego dostajemy takie baty, ale dzięki takim ludziom jak my... Ale jakbyście od takich dostawali medale, to by źle o was świadczyło. My nie potrzebujemy medali. Dla nas medalem jest zadowolenie innego człowieka, któremu pomożemy. Pięknie. Ojcze, ja przepraszam, ale proszę Państwa, naprawdę organizujcie się, zbliżają się wybory samorządowe, już myślcie, uczciwych ludzi, kompetentnych, organizować się między sobą w terenie, tak, to nie na ostatnią chwilę. Miejmy nadzieję, że strach i obawa tych ludzi, którzy mogliby dużo zmienić w Polsce, właśnie w samorządach, pozwoli na to, że wystartują, nie bojąc się tego, że odcierpią ich najbliższe osoby, tak? Bo ludzie się bardziej tego boją, że układy samorządowe obecne lub administracyjne, które gdzieś tam dotykają każdego właściwie działacza, który prowadzi swoją działalność gospodarczą albo jest gdzieś zatrudniony, że za chwilę traci pracę, powoduje to, że się boją cokolwiek zrobić, bo ich siła woli i jakby obawa przed utratą bezpieczeństwa rodziny powoduje to, że się nie chcą zaangażować, ale trzeba ich namawiać, trzeba z nimi rozmawiać, więc my jako stowarzyszenia tutaj, jak ojciec dyrektor powiedział, będziemy wnioskować o tą ustawę dekomunizacyjną, tak, żeby pozbawić tych, którzy ich zastraszają, bo to jest mechanizm najgorszy, bo oni mając, jeżeli dzisiaj powiemy o tym, że na takich Kaszubach, w Kartuzach, w powiecie kartuskim, taki przewodniczący rady, który ewidentnie steruje całym powiatem, taka jest, no, co tu dużo mówić, jest działaczem ORMO w latach 80., tak, został za to wybitnie zasłużony, to nie jest jakaś wymyślona historia, to są fakty. I on potrafi i komendantem straży, i komendantem policji, i prokuraturą, i sędziami, których zaprasza na gryle, na inne rzeczy, wymuszać różnego rodzaju działania, to w takich małej aglomeracji, co się dzieje w dużych, to są jeszcze większe sitwy, tak? I te sitwy się spotykają na różnych bankietach, na różnych tych, więc to działanie jest bardzo szerokie na niekorzyść obywatela. Dlatego powiedziałem, w obecnych 10 latach w Kartuzach to około 15 osób odebrało sobie życie nie dlatego, że im się źle żyło. Prowadzili duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, małe, płacili podatki, zatrudniali ludzi, dawali życie, byt. Byli katolikami, chodzili do kościoła, tak jak tutaj ojciec tak to powiedział, ale niestety komuś się podobali, bo ich biznes był prosty. Wymyślił produkt, działał bardzo dobrze, to trzeba było go przejąć. Na przykładzie tutaj kolegi Grzesia. On prowadzili firmę, która była niedochodowa, zrobili tę firmę dochodową, no to spotkała się kolega, pan to prowadził, nie? Wiem, że to ma Może to i lepsze, jak rzeczy, nic nie wejdzie. Też wszystko stracili. Tak. Wszystko, że się stracili. Ktoś to przejął, tak? Jest tak, firma została przejęta. No i, ale to było, proszę pana, dramatyczne, że sąd dał na ekspertyzy, tak? Państwo dało na życzenie sądu na poznanie tej sprawy ekspertyzy, tak się nazywa. W czasie postępowania sądowego sąd zamówił ekspertyzę ubiegłych sądowych, którzy zrobili ekspertyzę, opinię, która kosztowała 550 tysięcy złotych. Gdy okazało się, że opinia jest dla nas korzystna jako oskarżonych,
sąd stwierdził, że nie będzie korzystał z tej opinii i wydał wyrok. On ma swoją lepszą. Tak, sąd stwierdził, że już że jego... Sąd robił opinię po to, ponieważ nie posiadał wiedzy specjalistycznej. Gdy opinia się okazała dla nas korzystna, więc stwierdził wtedy, że już posiada swoją wiedzę specjalistyczną i wydał wyrok bez żadnej opinii. Tylko na podstawie... Krzywdząc. W sumie bez dowodów, bez dowodów. Nie ma tam żadnych dowodów, które by nas obciążały. Opinia mówiła, że myśmy nie popełnili żadnych przestępstw, że nasze działania były zwykłymi działaniami gospodarczymi w ramach przedsiębiorstwa. Sąd stwierdził inaczej. Natomiast najgorsze, tak, a najgorsze jest to, że zostaliśmy skazani na wyroki w zawieszeniu. Po to, żebyśmy nie mogli się złożyć skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, żebyśmy nie mogli wyjść poza Układ Krakowski. Bo tam też jest Układ Krakowski, bo ja jestem z Krakowa. No teraz widać tam, prawda, z tymi sędziami, co tak, zamykali tam. Ale to minister Ziobro. Tak, coś musiał je zrobić, ale no też ma niełatwo. Prawda? Minister Ziobro ma niełatwo, dlatego tak jak ojciec dyrektor powiedział, bo są jeszcze tak siódme, piąte kolumny, które blokują wszystkie rzeczy. I niestety, dopóki nie będzie odsunięcia od władzy tych byłych komunistów lub następców. To znaczy tych nieuczciwych ludzi, powiedzmy, bo to tak. nie znaczy, że ktoś... Komunista też mógł się nawrócić. Właśnie, jak ktoś się nawrócił i jest uczciwy, to tak jak katolikowi wypada i powinien każdy katolik wybaczyć, nie zapomnieć tylko wybaczyć, ale dać szansę. Ale musi się nawrócić. A zaufanie pod kontrolą. Dokładnie. Jeżeli się wybacza, a pamięta, to wiadomo, że na tego człowieka bierze się podwójną poprawkę, tak? A jeżeli się zapomni, to tak i tak on może wrócić do tego, co on robi. Ojcze Piotrze, ja tylko dziękujemy, że panowie jesteście i mówicie, i niech Polacy rozmawiają. To są takie rozmowy, jak wieczorne Polaków, rozmowy dla dobra całej ojczyzny. Tutaj ten układ, który napadł na szkołę, to ja tylko przytoczę tutaj na pana szkołę. Że na szkołę, tak, Europejską Szkołę Wyższą, to jest szkoła, która kształciła w kierunku turystyka, rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne. To tam układ był byłego marszałka, prezydenta Sopotu, pana Jana Kozłowskiego, ludzi ze służb, tak, którzy tworzyli tą szkołę, zanim ja ją kupiłem, tak, ja się potem o tym dowiedziałem, tak. Oni potrafili podpalić budynek biblioteki, żeby potem przekazać na rzecz budynku hotelu Europa, tak. Jest, jakby się zagłębić, to tam jest rozbudowany niezgodnie z planem. To człowiek, tak, nie może tego aż... Ale to są ludzie, nie? W tej szkole, której zanim ja ją przyjąłem, tam był zatrudniony w firmie, która podnajmowała reklamowa syn Tuska, który potem w Ambergold jest. To są nazwiska wiodące w trójmiejskim układzie. Tak? To nie są ludzie, którzy nagle się wzięli, tak jak ja powiedziałem w wywiadzie, jak oni na szkołę napadli w 2014, że to był Jasiu z budki od piwa. To byli ludzie, którzy tą szkołę zakładali, znali procedury, znali administracyjne prawo o szkolnictwie wyższym, a potem napadali, bo działo się źle układowi. Bo dopóki układ mógł funkcjonować, było super, a nagle znalazł się człowiek, który nigdy nie powinien odkryć rzeczy, które tam odkrył. Bo to trzeba napaść, więc trzeba zabrać. I tu tak samo jest w wielu miastach, tak jak ojciec tutaj powiedział, w wielu miastach w Polsce. Społeczeństwo jest karane za grzechy, które popełniło kiedyś inne instytucje niż te, które są obecnie. A te, które są obecnie, mają tak utrudnione życie, że są przedstawiane jako złe dla społeczeństwa, po to, żeby społeczeństwo ich nie akceptowało. Chyba, że... Ja bym stąpił drugi chłopak. Chyba, że sami weszli w układ. No tak, no wszędzie różnie to bywa w różne miejsca. Tak jak patrzymy, no jeżeli przewodniczący Śniadek, tak, nie przyjmuje członków PiS-u, którzy deklarują chęć przystąpienia od 2 czy 3 lat, tak, nie chcę tutaj skłamać o rok, do grupy, tak, zwolenników PiS-u, tylko dlatego, że oni nie są ślepo, nie chcą popierać jego, tylko chcą zmian bardziej radykalnych, że chcą, żeby się jednak ten PiS na Pomorzu wzmacniał, żeby cokolwiek mógł zrobić, a wchodzi w układy z byłymi rządzącymi i jeszcze samorządowcami, którzy rządzą, no to nie ma dziwu, że w Trójmieście PiS parlamentarne wybory jako tako wygrał, ale na pewno samorządowe przegra znowu, tak, bo nie ma żadnych zmian. Aleluja i do przodu.
jest, pan jest z tego ugrupowania nie po... Ze Stowarzyszenia Niepokonani Polska. Tak. Tak. I my walczymy, pomagamy ludziom też z nieprawidłowościami, z niesprawiedliwością w sądach, ale też w urzędach skarbowych, no i w prokuraturze. I działamy, widzimy po sądach i to mamy członków, kilkaset osób, kilka tysięcy spraw do nas wpływa. My jesteśmy po kilka razy w tygodniu na rozprawach sądowych. To straszna praca, ciężka praca. Bardzo ciężka praca. To całej Polsce, tak? Mamy przedstawicieli no, praktycznie też w całym kraju. Gdzie jest? Żona w Krakowie, a ja jeżdżę po Polsce. No to jak to ta rodzina? Rodzina troszeczkę została na boku ze względu na naprawę. Ale żona popiera. Popiera. Pozdrawiamy ją serdecznie i dzieci też. Tak. Na pewno są to szlachetni ludzie. Też, ale też składają ofiarę, prawda? O, bardzo dużo, bardzo dużo. Poświęcenie ze strony i rodziny, i bliskich, tak? Jak również... Słuchajcie, robicie wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. To jest takie no niezwykle trudne dotknęliście. O wiele łatwiej pomóc komuś dać nawet chleb, nie? No, jak przyjdzie ubogi. Niż to uporządkować. Ja powiem ojcu pokrzywdzonym. Jak u mnie się zadziało? W momencie, gdy ja ujawniłem, że prokurator dostał łapówkę w postaci samochodu zaniżonej wartości i korzystania z innych przywilejów, to odbiło się tym, że napadli na moją firmę urzędnicy skarbowi, celni, włącznie z prokuraturą, tak, która twierdziła, że nie można oskarżać prokuratora, który jest prokuratorem okręgowym. A ja go nie oskarżyłem, ja tylko z wyjaśnienia, które... Pokazałem dokumenty. To zostałem najgorszym działaczem, który płacił podatki, wszystko. Od dzisiejszego dnia prowadzą postępowania wymyślone na siłę, że są postępowania i muszą być. Nie? No to ja teraz się pytam tych ludzi, którzy okradli państwo, bo jeżeli prokurator otrzymywał łapówkę w postaci samochodu, jeżeli otrzymywał korepetycje, których nie uwzględniał, kilka tysięcy płacił miesięcznie za korepetycje dzieci, wina za 8-10 tysięcy zamawiał miesięcznie, to z czego on to płacił? Ja to wykazałem, tak? A następnie ktoś, kto przejmuje firmę wartą 12 milionów i mówi, że nic się nie stało, tylko firma jest nic nie warta, bo przeniósł kapitał na brata, który był pracownikiem. No tego typu rzeczy tylko w Trójmieście się mogą dziać. Chyba, że w Krakowie, tak jak tutaj kolega opowiada, w bardzo zmożonym środowisku. Myślę, że w wielu miejscach. W wielu miejscach, ale tak, jeżeli prokurator Różycki... Oni się Boga nie boją, ludzie nie wstydzą. Ale tak, prokurator... Ale to jest wszystko do czasu. Oni nie mają sumienia. Gdyby mieli sumienie, to by się chociaż wieczorem przeżegnali, powiedzieli, dajmy już spokój, mamy już dosyć, skończmy. Mamy z czego żyć, naszym rodzinom jest dobrze, odpuśćmy. A oni nie. Oni dla 7-12 pokolenia zbierają do przodu. Bo żeby im nie zabrakło. Bo broń Boże, bo to, co oni już zabrali, nabrali, to by starczyło do trzeciego pokolenia. Oni potrzebują do... Czy to już jest wstęp do tych dyskusji, czy jeszcze nie odczepią? Jeszcze słowo o szkole musimy powiedzieć, proszę ojca, dla tych, którzy dopiero włączyli radioodbiorniki, bo w pierwszej części mówiliśmy. Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, bezprawie wobec tej wyższej uczelni. Panowie, chociaż słowo jeszcze o tej uczelni powiedzmy, zanim zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Pan Janusz Hirsch, bardzo proszę. Europejska Szkoła Wyższa została napadnięta po raz pierwszy w 2014 roku, 8 lutego, na bezprawnej zdobytej ugodzie przedsądowej między dłużnikiem i wierzycielem, której nie była żadną stroną Europejska Szkoła Wyższa, tylko były rektor i były pracownik, który podlega pod niego do dnia dzisiejszego i wykonuje ślepo jego wszystkie polecenia. Komornik weszedł bezprawnie, mimo to, że zostało to podważone przez prawników, następnie podtrzymane przez sąd 10 lutego 2014. Na dzień dzisiejszy, no na szczęście w końcu komornik stanął przed sądem rejonowym w Sopocie, jest na ławie oskarżonej, ale proces toczy się bardzo wątpliwie, że go skażą, no bo to jest jednak człowiek z układu sędziowsko-komorniczego i prokuratorskiego, więc swój człowiek, więc trzeba wszystko robić tak, żeby, broń Boże, jemu włos z głowy nie spadł. Nie przesądzamy, ale obserwujemy to z boku i widzimy, że to nie idzie w dobrym kierunku. Być może mylimy się, chociaż przepis mówi jasno, że jeżeli ktoś
napada na czyjąś własność bezkarnie, musi za to odpowiedzieć. I tutaj w tym przypadku mamy prawomocny wyrok z 20 grudnia 2016, który stwierdzi jednoznacznie, że komornik przekroczył kompetencje i złamał prawo. Idąc dalej, Europejska Szkoła Wyższa została po tym wyroku napadnięta drugi raz, 20 lutego 2017 roku, na potrzeby tylko przejęcia dokumentacji uczelni, gdzie były rektor, prorektor i kanclerz siedzą na ławie oskarżonych, gdzie udowodniono malwersację ponad milion złotych grubo w kwocie, która została przywłaszczona na bezzasadne wypłacanie wynagrodzeń, tak? Kwota łączna była ponad 6 milionów, ale przedawniona była niecałe 1 500 000, tak? Idąc dalej, te same osoby przy użyciu różnych możliwych środków wymusiły, wyprosiły studentów z uczelni, zabrały mienie Stowarzyszenia Niepokonani Polska, innych podmiotów, które tam prowadziły działalność akademicko-noclegową, edukacyjną, szkoła fotografii, biuro poselskie, no i stowarzyszenia z Sopotu, które chciały tam działać na rzecz mieszkańców Sopotu. Dodając to, jeszcze był wątek tego całego najścia, był taki, że pan Henryk Pieńkoś, były rektor, który całą tą jakby insynuację i potrzebę napaści na szkołę zaplanował dwukrotnie, był przekonany, że to wszystko będzie zamiecione pod dywan, że szkoła przestanie działać, że studentów nie będzie, więc nie będzie poszkodowanych, nie będzie musiał oddawać pieniędzy. To jest klucz jakby sprawy dla szkoły, ale ważną rzeczą było tego, że szkoła do dnia dzisiejszego prowadzi zajęcia, mimo to, że bardzo dużo studentów zrezygnowało, rekrutacji nie mogliśmy zrobić, bo budynku nie było, więc straciliśmy kolejny rok na rekrutację. Zastanawiamy się tylko nad tym, czy sąd w Sopocie w końcu wyda postanowienie, które jednoznacznie przesądzi o przywróceniu budynku Europejskiej Szkoły Wyższej, jak również majątku, który został zawładnięty przez pana Henryka Pieńkosia, który tym majątkiem dysponuje do dnia dzisiejszego. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach, miejscu on jest składowany czy zniszczony. My nie wiemy, bo w budynku nie ma, bo na jakiś czas temu, w czerwcu, pojechałem do tego miejsca i zobaczyłem tylko zburzone ściany, wyrzucone części meblu i kilku pracowników takich budowlanych, którzy byli pod dużym wpływem alkoholu. No, prokuratura, mając te dokumenty w Sopocie, pani zastępca prokurator rejonowej, pani Biurkowska, stwierdziła, że nie było przestępstwa, ponieważ zostało to zabrane, a później po 4 miesiącach napisano przez pełnomocnika, że można to odebrać. Chociaż tego nie było w tym miejscu. Przedstawiciel, ten sam pełnomocnik, kilka tygodni, to jest dokładnie 4 tygodnie po napaści na Europejską Szkołę Wyższą 20 lutego po raz drugi, przy jego udziale zresztą, bo on tam był, stwierdził w sądzie na rozprawie właśnie o przywrócenie prawa posiadania, że tam w budynku już nic nie ma, że szkoła tam nie ma żadnego majątku, że tam nie ma żadnych rzeczy, ani szkoła, ani innych osób, które tam przebywały, prowadziły statutową działalność, a po czym jak się dowiedział, że policja wszczęła postępowanie na przełomie maja i czerwca, no to wysłał pismo, że w 2 dni proszę odebrać wszystkie rzeczy pod adresem uczelni. Ja się na ten adres udałem, oczywiście tam nic nie było, ale to była fikcja. I na bazie tego pisma, które pełnomocnik napisał pana Pieńkosia, prokurator umorzył postępowanie. Nie dokonał żadnych czynności, mimo to, że my przedstawiliśmy masę dowodów, które wynikało jasno określone, że zostało zawładnięte mienie i kilka tysięcy teczek osobowych, indeksy, karty egzaminacyjne, dyplomy, ukończenia liceum, technikum, tak, licencjatów, dyplomy, tak, prace licencjackie, tak, jak również inne dokumenty uczelniane i przede wszystkim dokumenty, z których wynikało, że wyprowadzono środki finansowe w latach funkcjonowania i zarządzania uczelnią przez byłego rektora. No te dokumenty były mu niezbędne, więc nie udało mu się w 2014 roku, więc w 2017 mu się udało. Do sprawy, która jest prowadzona przed sądem karnym w Gdańsku.
ale mam nadzieję, że są dalej tak? Wyprowadzi tą sprawę. Ale na skórze? I za to, co zrobili na szkodę Europejskiej Szkoły Wyższej, jak również na, przede wszystkim na szkodę studentów, bo nie, to jest bardzo dobre warunki, gdy wyremontowali obiekt w 2012 roku. Dodatkowo wyposażyliśmy odpowiednio sale dydaktyczne na multimedialne sprzęty, salę komputerową nową zrobiliśmy, zadbaliśmy o bardzo dobry wizerunek uczelni na zewnątrz. Wykładowcy jeździli po szkołach licealnych i technikach, robili wykłady, promocje uczelni, jak również zachęcali do uczenia się w naszej szkole, jakie można z tego korzyści osiągnąć. No, stało się jak się stało, na dzień dzisiejszy liczymy na sprawiedliwość, która jest trudna do osiągnięcia, ale liczymy, że być może jeszcze jest cień nadziei na to, że ona się okaże prawdziwą. Pan Grzegorz Nicia, bardzo proszę. Znaczy, trzeba dodać jeszcze tutaj, że najście na szkołę w 2014 roku zostało przeprowadzone przez panów Pinkosia i jego współpracownika za pomocą komornika sądowego, ale nie z rewiru z Sopotu, czy z Gdańska, czy z Gdyni, ale komornika aż ze Słupska, ponieważ no, tak ja przypuszczam, że tutaj żaden z komorników miejscowych nie chciał się podjąć tego działania bezprawnego, tak, bo komornik dysponował tytułem wykonawczym, ale nie dysponował tytułem wykonawczym przeciwko szkole, tylko przeciwko byłemu pracownikowi tej szkoły, ale to jeszcze za czasów poprzednich władz i poprzedniego właściciela tej szkoły, czyli sprzed 2012 roku. Trzeba też wspomnieć, że w czasie tego najścia w 2014 roku komornik zniszczył mienie szkoły, zniszczył dokumenty. No też w budynku szkoły był akademik i komornik usunął studentów z terenu akademika, nie zapewniając wszystkim studentom, mieszkańcom akademika lokum zastępczego. My jako Stowarzyszenie Pokonani Polska uczestniczymy jako strona w postępowaniu karnym, które się obecnie toczy przeciwko panu komornikowi. I tak obserwujemy, że to postępowanie, raczej postępowanie sądu, pani sędziny przewodniczącej, która prowadzi to postępowanie, zmierza do tego, żeby wykazać, że to nie komornik działał bezprawnie i to nie komornik popełnił te szkody w imieniu Europejskiej Szkoły Wyższej, ale jakieś nie wiadomo jakie osoby, tak? Bo zadawane pytania przez sąd do świadków sprowadzają się, czy to na pewno komornik wynosił rzeczy, czy to komornik wyrzucał studentów z akademika, czy to komornik niszczył i rozwiercał zamki w drzwiach. Wychodzi na to, znaczy ja tak uważam, odbieram, że po prostu sąd zmierza do wykazania i oddalenia aktu oskarżenia przeciwko komornikowi, żeby wskazać, że to nie komornik tam pomniszczył to mienie. Natomiast no, jest oczywistą sprawą, że te osoby, które były wprowadzone, które niszczyły, wyrzucały studentów, przynosiły to mienie, nie weszły tam sobie tak sobie same, tylko ich wprowadził komornik, który zresztą działał tam też w asyście dwóch policjantów. I nasza rola jako stowarzyszenia ma na celu dbać o wymiar sprawiedliwości, tak, żeby to postępowanie trwało zgodnie z przepisami, żeby było obiektywne. Natomiast dzisiejsze postępowanie, no, uczestniczyliśmy bodajże w 4 czy 5 rozprawach, które się jako stowarzyszenie i widzimy, że to nastawienie, przynajmniej ukierunkowanie sądu jest widoczne, tak? I zmierza do, no, moim zdaniem,
do tego, żeby pan komornik uniknął odpowiedzialności. Panie dyrektorze, jaka przyszłość zatem Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie? No tutaj przyszłość zależy, tak właśnie jak my mówimy, od tych postępowań, bo tak naprawdę odbudowa wizerunku uczelni po tego typu działaniach jest bardzo trudna, tak? Jak sędzia prowadzący właśnie tutaj w Sopocie sprawę karną przeciwko panu komornikowi Dariuszowi Lidakowi, tak? Prowadzi postępowanie, żeby go oczyścić bezwzględnie z rzeczy, które on popełnił bezprawnie, które są widoczne na scenariuszach medialnych, które się były nagrywane w tym czasie w 2014 roku, po to, żeby wskazać na to, że on nie jest stroną, on właściwie myśmy zły akt oskarżenia złożyli, bo chcę dodać, że myśmy dwukrotnie składali do sądu rejonowego w Sopocie, tak, o wszczęcie postępowania przeciwko niemu i sąd dwukrotnie oddalił, mimo to, że sąd okręgowy już za trzecim razem napisał, właściwie jak to się mówi, malowane wrota w koło, tak? Napisał, proszę podjąć to postępowanie. Z tego wynika jednoznacznie, że ktoś złamał prawo. Nie można mówić, że komornik przybierając sobie osoby do swoich czynności nie łamie prawa, jeżeli nie umie nad nimi zapanować. To jest jego obowiązek przybrać takie osoby i panować nad czynnościami, które się dzieją w jego obecności i za jego zgodą, tak aby nie szkodziły i nie łamały prawa. No tutaj jednoznacznie jest to udowodnione, mimo to, że sędzia tego nie chce prowadzić, tak? Prowadzi to, no bo już dwa razy sąd okręgowy nakazał, więc nie ma wyjścia, musi prowadzić, tak? A teraz to prowadzenie jest na zasadzie takie prowadzone, że to co my chcemy od komornika, bo przecież komornik właściwie wykonywał tylko, tak jak on to przedstawia, on tylko wykonywał czynności wskazane przez wierzyciela. Ale wierzyciel nie musi znać prawa, komornik ma znać prawo, on jest przedstawicielem sądu i on ma dokonywać czynności zgodnych z prawem. Myśmy mu przedstawili w trakcie wykonywania czynności, że rektor nie zgodził się na wejście na uczelnię, jest ustawa o szkolnictwie wyższym, która jednoznacznie mówi, że jest eksterytorialność uczelni. Dodatkowo wskazaliśmy mu, że nie ma żadnego tytułu na nas, ani na jakiekolwiek osoby będące w budynku, ani na jednego studenta, czy pracownika obecnego, tak? Nie miał nic, ale ślepo działał w celu osiągnięcia korzyści materialnej, bo za każde otwarte drzwi, które zostały rozwiercone czy otwarte w innych okolicznościach, otrzymywał ponad 1000 zł. No, stan faktyczny dzisiaj jest taki, że uczelnia będzie chciała dalej funkcjonować, będzie chciała dalej dbać o prawidłowość funkcjonowania zasad dydaktycznych, które są niezbędne do kształcenia studentów, tak? Tylko musimy otrzymać przywrócenie budynku, a następnie musimy zadbać o naprawę wizerunku uczelni, tak? Które to będą duże nakłady, tak? Finansowe, jak promocyjne. Żebyśmy byli z powrotem wiarygodni, tak jak byliśmy w latach 2012-2014 przed pierwszym najściem, tak? Uczelnia ma potencjał, bardzo dobry wykładowcy tam wykładali, teraz już coraz mniej ich, ale chętnie chcą wracać, bo mówią, że ta nowa zmiana, która weszła w 2012 roku, dała możliwość prawidłowego rozwoju studentów, jak i zadbania o ich warunki kształcenia, które zostały przygotowane dla nich w tym czasie. Dzisiaj trudno i ciężko to powiedzieć, ale ten widok jest bardzo słaby w tak zwane światełko w tunelu, ale myślę, że prawo nas chroni na tyle, że będzie przywrócone tytuł posiadania, bo to jest jednoznaczne, innego możliwości nie ma, chociaż sąd próbuje to w dziwnych okolicznościach przeciągać, które już trwa 9 miesięcy, ale przepis mówi jednoznacznie. Musi być przywrócone prawo posiadania ostatniemu, który zgodnie z mirem domowym posiadał to, tak? Zresztą oni nie zaprzeczają tego, że tak było, że uczelnia była tam 15 lat i nie miała żadnych zakłóceń. Więcej także tematów i aspektów tej sprawy w telefonach od naszych słuchaczy. Państwa zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych bezprawie wobec Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. W studiu Radia Maria nasi goście, pan Grzegorz Nicia, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepokonani Polska, i pan Janusz Hirsch, dyrektor generalny Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Numery telefonów do Radia Maryja: Polska +
Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Prawdy, prawdy, bo trzykroć, prawdy jako chleba, oto hasło na dzisiaj, tego nam